tobie ogromną bliznę. Dis na kobiety, nie na jedną pizdę. Posłuchaj tego, to jest do ciebie. Jak mogłaś tak zrobić? Ja tego nie wiem i nie rozumiem. Powiem ci teraz, czemu wybuchła między nami afera. Ciągle mówiłaś, zostaw jara, nie. A teraz sama palisz, prawda kochanie? Wyobraź sobie, kiedy na haju dwa ciała łączą się i jest jak w raju. Chciałem do tego dążyć wytrwale. Przypomnij mnie i słuchaj dalej. Ja jestem szczery, mocno prawdziwy. Chciałbym zobaczyć wyraz tej miny, kiedy tak siedzisz sama jak nikt. To cię dobija i humor ci znik. Ty nakręcałaś tę sytuację. Dobrze wiesz, o czym mówię, nasze wakacje skończyły się chyba bardzo krytycznie, bo poniżałaś mnie nawet publicznie. Jak się z tym czujesz, gdy mówię prawdę? Niech wszyscy wiedzą, że byłaś dla mnie może kimś więcej, a może nikim. Teraz nieważne są takie wniki. Gdybyś została tu przy mnie z boku, pokazałbym ci, jak żyje się w bloku. To co innego, gdy zamykam drzwi. Nikt mnie nie widzi, nikt nie chce drwić. Tym bardziej ty nie masz pojęcia, jaki ja jestem, a więc nie wkręcaj. Monika, słuchaj, jesteś jebnięta. Mam wielki uraz do ciebie, pamiętaj. To może trochę niekulturalnie, ale tak samo zrobiłaś brutalnie. Te słowa mają dotrzeć do ciebie. Jest tu jak w piekle, a miałem być w niebie. Teraz łeb dumnie do góry podnoszę. Kiedy mnie widzisz, unikasz, no proszę. Taka odważna jesteś panienka. Ten trak dla ciebie jak kwiaty na święta. Nadal mnie słuchasz, czy już nie możesz? Masz fajną dupę i cycki, lecz Boże, rozum dzieciaka jak mało kto. Do życia niezdatna i to jest to. Rzucam to w tłum tonacją niskich dźwięków na fali tak bardzo bliskich twojej rozpaczy, bo to ode mnie. Tym kończę z tobą, żyć wolę wiernie.